Masz poczucie, że prawdziwe życie przecieka ci gdzieś między palcami, zostawiając wyzwania i problemy? Też tak kiedyś miałem i dzisiaj porozmawiamy o tym, co można zrobić, aby to zmienić i to zmienić raz na zawsze. Nawet jeżeli na pierwszy rzut oka sytuacja nie wygląda dobrze. No bo jak się rozejrzymy, to większość ludzi w Polsce ciągle walczy z jakimiś przeciwnościami losu, a media trąbią o różnych katastrofach. Mnóstwo osób jest sfrustrowanych i zestresowanych. Jeżeli chcesz wyłamać się z tego grona, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Mam przy tym dla Ciebie dwie dobre wiadomości. Wiadomość numer jeden: to jest taka, że nawet mieszkając i zarabiając uczciwie w tym kraju, możesz mieć ciekawe i spełnione życie. Wiadomość druga. Jest taka, że możesz to osiągnąć nawet będąc w dość trudnej sytuacji finansowej i kompletnie bez angażowania drogich kursów czy różnych guru, którzy będą ci oferować wsparcie za bardzo duże pieniądze. Wyobraź sobie, że na początek bardzo dużą różnicę zrobi, jeżeli będziesz po prostu lepiej wykorzystywał to, co już masz i to, co już umiesz. I właśnie tym zajmiemy się dzisiaj. Zrobimy to w trzech krokach. Będziesz, co prawda, musiał dość otwarcie przyjrzeć się sobie i potem podjąć skuteczne działania, ale przejrzenie na oczy otworzy przed tobą możliwości, których istnienia nawet nie podejrzewałeś. Ze mną i z wieloma innymi osobami, które znam, było podobnie, więc to, o czym będziemy rozmawiać, to jest faktycznie to, co działa, a nie jakieś teorie wymyślone nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo kiedy. No, ale zacznijmy działać. Krok pierwszy. Jest wielkim marnotrawstwem czasu i energii, kiedy podejmujesz działania, które przestały być dla Ciebie istotne, co robi bardzo wiele osób. Dlatego pierwszą rzeczą, którą musisz zbadać, to to, czy te elementy Twego życia, które Ty uważasz za ważne, są nadal faktycznie dla Ciebie ważne, czy też nie zdając sobie z tego sprawy, działasz może siłą rozpędu albo po prostu tradycji. Zrób sobie po obejrzeniu tego filmu listę takich ważnych rzeczy w Twoim życiu: tych, które za ważne uważasz i poświęcasz im sporo czasu, pieniędzy i Twojego wysiłku. Potem przyjrzyj się każdemu punktowi tej listy i odpowiedz sobie szczerze, które z nich ciągle są dla Ciebie ważne, które właściwie przestały. Przy wyznaczeniu tych drugich ważne, nie kieruj się ani ilością czasu, ani wysiłków, którym dotąd poświęciłeś. Często zdarza się bowiem, że ludzie bardzo długo uważają coś za ważne, dążą do tego, a potem okazuje się, że w międzyczasie już dawno oni sami się zmienili, ich okoliczności się zmieniły, i właściwie ci ludzie chętnie zajmowaliby się czymś innym, tylko tego po prostu nie zauważają w dążeniu do tego, co jest ważne, nie uświadomili sobie tego. Przykładem tego może być kontynuacja studiów, które już dawno straciły sens w oczach studiującego, wieloletni remont, czy wręcz budowa domu, podczas gdy zmieniły się preferencje życiowe, bo ktoś chce zupełnie inaczej żyć, dużo podróżować żyć na ludzie, albo nawet takie rzeczy, jak znaczenie dla nas, opinii ludzi i innych znajomych, co oni o nas sądzą. Pamiętaj, w tym ćwiczeniu nie kieruj się tym, co powinno być dla Ciebie ważne. Nie kieruj się tym, co Inni uważają, że ważne jest, że jest tak naprawdę ważne, tylko tym, co czujesz naprawdę w środku. Do tego, co czujesz w środku, oczywiście nie musisz się nikomu przyznawać, więc tu możesz sobie pozwolić na to, żeby być bardzo szczery sam ze sobą. Zaznacz na tej liście, którą zrobisz wszystkie te rzeczy, które tak naprawdę przestały być dla Ciebie istotne. Pomyśl, jak mógłbyś się z nich wycofać, albo je wręcz porzucić. Nie bój się porzucania projektów. Zdziwiłbyś się, gdybyś wiedział, ile projektów ja porzuciłem w moim życiu tylko po to, żeby zrobić miejsce dla nowych, bardziej pasujących do moich w międzyczasie zmienionych potrzeb i wyobrażeń. Ty też tak możesz zrobić. Daj sobie prawo do zmieniania tych potrzeb. Masz tylko jedno życie, i jak zidentyfikujesz nieaktualne już ważne rzeczy, to pewnie znajdziesz lepszy sposób, żeby spędzić czas tego życia. Nie ograniczaj się przy tym, jak komunikujesz to otoczeniu, jak jeszcze tego nie wiesz. To nie ten moment. Przyjrzyj się tylko po prostu faktycznie jak jest. Nad komunikowaniem innym zastanowisz się po zakończeniu wszystkich tych trzech kroków, ale najpierw trzeba je zrobić. Trzy kroki, więc teraz czas na drugi krok. W pierwszym zajęliśmy się rzeczami i sprawami, przy których w ogóle nie zdawałeś sobie sprawy, że już są tak naprawdę nieaktualne, co się często zdarza. Teraz zajmiemy się czymś znacznie gorszym. Chodzi o rzeczy, które kiedyś były dla Ciebie ważne, w międzyczasie przestały być ważne i dobrze zdajesz sobie z tego sprawę. Ale, mimo tego, robisz je albo siłą rozpędu, albo spełniając oczekiwania innych ludzi. Albo po prostu nie wiesz jak się z nich wycofać. To może dotyczyć tego związku życia zawodowego czy prywatnego. I nie zdziw się jeżeli wcześniej nie robiłeś sobie takiej analizy to zobaczysz, że bardzo dużo takich przypadków może się znaleźć. Może tego być dużo. U mnie tak było i wielu ludzi, którzy to robili. Ale koniecznie zapisz je sobie. Uświadom sobie, że przy każdej z nich zużywasz nie tylko energię, ale przede wszystkim też bezcenny czas, który już nigdy nie wróci. A tego czasu nie mamy w nieograniczonej ilości, ty też nie. Zastanów się, jak zmieniłoby się twoje życie, gdybyś od natychmiast zaprzestał tak postępować i skoncentrował się na budowaniu życia, którego naprawdę pragniesz. Może być tak, że jak zobaczysz to czarno na białym, to z jednej strony bardzo się wkurzysz, to jest normalne. Każdy z nas tak ma. Ale z drugiej strony może być też tak, że poczujesz pewną bezsilność i brak pomysłu, co mógłbyś zrobić, żeby wyjść z sytuacji, w której aktualnie jesteś. Tu też nie jesteś w tym poczuciu odosobniony, wielu z nas tak miało. O tym, jak można przełamać taką mentalną blokadę, porozmawiamy później, na końcu filmu Ci powiem, a na razie pamiętaj, że nikt nie każe ci robić w tym momencie jakiś drastycznych kroków. Bo to jest na razie tylko eksperyment myślowy, ale koniecznie zapisz jego rezultaty. Jak to wszystko zrobiłeś, no to na razie masz dwie listy, czas na tą trzecią. Odpowiedz sobie na pytanie: czy są jakieś rzeczy, które chciałbyś robić z wewnętrznej potrzeby, ale z różnych powodów nie robisz ich w wystarczającym stopniu, albo nawet nie robisz wcale? Tak się jest, że od małego społeczeństwo i media wpajają nam obraz życia, który głównie obraca się wokół zarabiania, konsumowania i imponowania innym. No i w rezultacie wiele osób dobrowolnie wszęga się w taki kierat, w którym no niekoniecznie robią to, co naprawdę chciałyby robić. A potem, jak już się solidnie zaprzęgną, to chodzą w nim w kółko, powtarzając każdy dzień wielokrotnie, z ewentualnie krótkimi przerwami na weekend czy urlop. Jak oglądałeś klasyczny film Dzień Świstaka, to właśnie tak to wygląda. I wiedz, że nawet jak ktoś zajmuje się zarabianiem dużych pieniędzy, to Dzień Świstaka jest Dniem Świstaka. I zdziwiłbyś się, ilu ludzi bardzo bogatych materialnie właśnie do tak to przeżywa. No, ale na szczęście nie musisz się zaliczać do tego grona. A nawet jak już w nim jesteś, to też nie jest to wyrok na dożywocie. Warto o tym wiedzieć, bo w kieracie każdy z nas kiedyś chyba był. Żyjąc tak długo na tym świecie, ja jestem przekonany, że każdy człowiek ma w sobie coś unikalnego, coś, czym może zajmować się dla własnej satysfakcji, a jednocześnie pożytku innych. I dlatego trzeba to tylko znaleźć po prostu trzeba znaleźć. Zajrzyj wewnątrz siebie. Zajrzyj i zastanów się, czym zajmowałbyś się, gdyby kwestia mieszkania i wyżywienia nie były żadnym problemem. Gdyby opinia innych ludzi byłaby ci całkowicie obojętna. Nie popełniaj tylko błędu, że zakładając, że leżałbyś na plaży, popijając szampana, bo tak twierdzą tylko ci, którzy nie no oglądali się kiepskich filmów, ale tego nigdy nie praktykowali jako sposób na życie. Takie coś to szybko się nudzi. Ja sam to sprawdziłem, kiedy w okolicach roku 2000 miałem dość bycia zabieganym przedsiębiorcą i postanowiłem pójść na własną emeryturę. Emerytura wyglądała tak, że z różnymi partnerkami spędzałem mnóstwo czasu na jachcie żaglowym, na słonecznej Florydzie, właśnie delektując się takim życiem. W sumie spędziłem tak dwa lata i uwaga, znudziło mi się. Nie wiedziałem tylko wtedy tego, o czym mówię, dlatego to chwilę trwało, zanim sam sobie wymyśliłem ćwiczenia, o których dzisiaj mówimy. Ale jak je zrobiłem, to odnalazłem sobie potrzebę robienia czegoś pożytecznego dla sympatycznych ludzi w Polsce i dawania przynajmniej części z tych ludzi takiej bezpłatnej edukacji życiowej, której w większości przypadków społeczeństwo nie zapewnia. I ja to robię bezpłatnie od kilku lat, daje mi to pewne poczucie spełnienia, pewne poczucie misji. Jeżeli chodzi o tą w ogóle metodę, to to jeszcze nie koniec stosowania u mnie, bo kolejna runda ćwiczeń, tak jak te ostatnie, doprowadzi do tego, że jestem szczęśliwy i kochającym związku z moją żoną Karoliną, co w mojej dawnej rzeczywistości i w oparciu o moje ówczesne doświadczenia, uważałbym za całkowicie niemożliwe. Może być tak, że bardzo wiele fantastycznych przeżyć, relacji, związków czeka na ciebie. A ty tak samo uważasz to za niemożliwe, jak ja wtedy, właśnie taki związek, jaki mam teraz. Dlatego, jak już zrobisz sobie taką listę, to odpowiedz sobie na pytanie, jak zmieniłoby się twoje życie, gdybyś zajął się robieniem tego, tego co, co napisałeś. Pomyśl, od czego teoretycznie mógłby zacząć. Najlepiej dzisiaj, tu i teraz, to może być jakiś drobiazg. Dlaczego jeszcze tego nie robisz? Pamiętaj, że dobrze jest robić to ćwiczenie, odrywając się choć na chwilę od spraw, które zajmują Cię na co dzień. Dobrze jest przewietrzyć przed tym umysł, zmieniając czasowo miejsce, w którym zazwyczaj przebywasz i kontaktując się może z innymi ludźmi niż ci, z którymi zazwyczaj się kontaktujesz. Dlatego zrób to i koniecznie zapisz sobie wszystko, co przychodzi do głowy. Nie bój się pomysłów i wniosków, nawet jeżeli oznaczałyby rewolucję w Twoim życiu. Albo zdawałyby się w ogóle być nierealne. To się znowu bardzo często zdarza. I w przyszłości porozmawiamy o tym, jak takie rzeczy, które wymyśliłeś, wykorzystać w realnym życiu tak, żebyś sobie nie zaszkodził i jak najlepiej poszedł w kierunku tego życia, którego naprawdę pragniesz. Oczywiście może być jeszcze tak, że podobnie jak ja kiedyś, masz totalne trudności z wyobrażeniem sobie tego innego życia, niż to, które masz na co dzień. Na to są dwa dość dobre sposoby i dość proste sposoby, aby sobie z nimi poradzić. I najlepiej obejrzyj teraz ten film, w którym o tym mówię. A teraz proszę, daj łapkę w górę, aby YouTube wiedział, że warto pokazać mnie innym. I jeśli jeszcze nie znasz, to zapoznaj się z książką Sukces w relacjach międzyludzkich. Przyda ci się na nowej drodze życia. Powodzenia!